Do kontroli został skierowany Volkswagen Passat. Samochodzik bardzo ciekawy, dużo miejsc do kontroli. Przyjrzymy się mu bliżej. Dzień dobry, służba celno-skarbowa. Witamy na kontroli szczegółowej. Jakieś bagaże pan ma w samochodzie? Puste worki. A te woreczki, proszę tam wszystko na ławeczkę postawić. Mateusz rozpyta kierowcę i zacznie kontrolę od góry. Ja natomiast zobaczę, jak to wygląda od dołu. Pan mówi, że jedzie? W jakim celu? O towar jadę. Miał pan jakieś mandaty wcześniej za przemyt jakiś na granicy? 3 roku. Ale co to było? Papieroski? Dzisiaj pan coś wiezie? Jakaś norma jest? Jeszcze widzę jakaś kurteczka. Proszę tam pootwierać te drzwi wszystkie. Standardowo, kocyk, jakaś folia. Wskazuje nam, że faktycznie pan przewozi towary. Prawdopodobnie przekrywa zakupy, żeby się nie rzucały w oczy, kiedy będzie przekraczał granicę. Śrubeczki raczej stare, nie mają śladów świeżego odkręcania. Kółko spuszczone? A jest wycięte? Tak? Ha, dobra, już widzę. Faktycznie pan kłamał, koło jest wycięte. To oczywiście nie służy do przemytu w kierunku Polski, bo jest to zbyt oczywisty schowek, ale wystarczający, żeby nie rzucał się w oczy jakiś towar w kierunku powrotnym. I co najczęściej pan tutaj chowa? Kawa. Kawa? Najczęściej? Kawa, tak. Ale co, jak policja pana zatrzyma, to nie da panu mandatu za to, że pan koło nie ma? Kompresor mam. Dobra, już nie będziemy tak do końca. Tomek, jak tam? W porządku, Mateusz. I zaglądamy w standardowe miejsca. Zderzak z tyłu, zderzak z przodu, zbiornik paliwa, progi, podłużnice. Szukamy czegoś, co nie pasuje zarówno wyglądem, jak i budową do tego pojazdu, czyli potencjalnych przeróbek, skrytek konstrukcyjnych. Odginam sobie, zaglądam, widzę tylko kurz. Puściutko, nic nie ma, więc myślę, że spokojnie możemy zatrzeć na górę i zacząć kontrolować. Tu jeszcze pod maseczkę sobie zerkniemy. Te wszystkie pojemniki pod maską trzeba przejrzeć. Nie ma śladu podkręcania. Brzmi jak bęben, jest dobrze. Spinam siedzenie, nie pcham ręki od razu. Staram się popatrzeć, czy nie ma jakichś wystających drutów, ponieważ kwestie bezpieczeństwa to jest podstawa. Nie ma nic. I zapinamy siedzenie. Tutaj mamy pięknie odgięty boczek pojazdu. Jest tyle pajęczyn, kurczę, co na babie lato. Nie ma nic. Tu mamy to taki dekielek, to standardowo sobie zdejmiemy go. Panie kierowco, co to jest? A to? No to nie są papierosy, co to jest? Proszę bardzo. Pończoszka, nasza ulubiona.